Celem projektu było opracowanie podstaw technologii krajowej produkcji magnetycznej krzemionki wykorzystywanej w procesie izolacji kwasów nukleinowych w genetycznych testach na obecność SARS-CoV-2. Jest to tytuł dosyć długi, skomplikowany, natomiast idea projektu i cel projektu polegał na tym, żebyśmy byli w stanie jako naukowcy dostarczyć Polsce jak najprostszą technologię, która wykorzystywana jest w obecnie stosowanych testach PCR do wykrywania właśnie wirusa SARS-CoV-2. Jednym z elementów, etapów tego procesu, w ogóle technologię, którą wykorzystuje się w tym procesie do izolacji materiału genetycznego wirusa, to technologia BUMA. I ta technologia na jednym ze swoich etapów, żeby wyizolować materiał genetyczny wirusa, korzysta z magnetycznej krzemionki. I w naszych pracach opracowaliśmy materiał, który właśnie zbudowany jest z krzemionki odpowiednio sfunkcjonalizowanej, z odpowiednimi grupami funkcjonalnymi, tak aby były w stanie, kolokwialnie mówiąc, wyłapać RNA wirusa, a z drugiej strony materiał ten musi zawierać taki silniczek. I tu silniczkiem jest część, komponent magnetyczny tego materiału. A po co ten silnik? Otóż po to, żeby potem wyizolować nasz materiał genetyczny z środowiska, w którym badamy. Okazało się, że podczas realizacji projektu mieliśmy szansę również przebadać zachowanie się naszego materiału na próbkach klinicznych, na wielu próbkach klinicznych, badanych w laboratorium diagnostycznym asygnowanym przez nasze ministerstwo do wykonywania standardowych testów PCR na obecność SARS-CoV-2. Badania przeprowadzone w laboratorium diagnostycznym wykazały, że materiał jest bardzo czuły, selektywny, pracuje z wydajnością, z wysoką wydajnością, a efekty jego pracy można porównać do najlepszych komercyjnych materiałów sprzedawanych w Europie. W Polsce nie był do tej pory dostępny, a zatem porównujemy nasze wyniki do wyników otrzymanych na próbkach na przykład francuskich, na przykład niemieckich i tutaj odnieśliśmy bardzo zadowalające i obiecujące wyniki. W związku z czym dzisiaj mamy tą technologię bardzo zaawansowaną, wobec opracowana jest know-how, złożony jest know-how w Urzędzie Patentowym i w zasadzie technologia jest gotowa do kolejnych etapów, czyli po prostu do wdrożenia. Także w ten oto sposób dostarczyliśmy na rynek polski materiał magnetyczny, sfunkcjonalizowany krzemionką. Materiał jest o tyle ciekawy, że wykorzystuje magnetyt odpadowy, a zatem jesteśmy w trendzie, w najnowszych trendach rozwoju technologii. Cała produkcja z kolei krzemionki również jest bardzo uproszczona w stosunku do tego, co proponuje obecny stan wiedzy. Warto również dodać, że wykorzystujemy tam odczynniki z recyklingu, a zatem do syntezy materiału wykorzystujemy wielokrotnie nasze substraty. Dziękuję.